Cześć! Kolejny odcinek błędów w tłumaczeniu Simsów miał pojawić się gdzieś w 2022 i oto jest. Grudzień to 12 miesiąc, odcinek też 12. To było planowane. Na naszej grupie na Facebooku powstał nowy post do przesyłania screenów do tej serii, bo stary zniknął chyba z powodu tych kilku nie do końca uzasadnionych banów, które dostałam na tej wspaniałej platformie. Ale dzięki temu temat odżył do tego stopnia, że kilka propozycji zaplanowałam już na odcinek 13. I chciałam Wam jeszcze raz bardzo podziękować za współtworzenie tej serii. Nie wygrzebałabym tylu smaczków sama. Bardzo lubię moją społeczność, brak kontaktu z Wami przez te blokady na fejsie mnie bardzo smucił. No ale zacznijmy już. Na start chciałabym poruszyć kwestię ikon, które tracą swój sens po przekładzie tekstu. Wiecie, Simsy to gra mocno wizualna, w której do napisów często dorzucane są różne obrazki, takie simowe piktogramy, na przykład ikony cech i aspiracji. Wielu graczy już doskonale je zna i kiedy czegoś szuka, to po obrazkach, a nie po tekście. Tylko może być taki problem, że jeśli dana rzecz jest zobrazowana z odniesieniem do jakiegoś bardziej abstrakcyjnego określenia, idiomu, czegoś charakterystycznego dla danego języka, to po tłumaczeniu ten piktogram może już nie mieć żadnego sensu. Tutaj akurat nie będę mówić stricte o błędach w tłumaczeniach, tylko bardziej o rzeczach, których do końca nie dało się zrobić lepiej i o pewnych niespójnościach między oryginałem a wersją polską, dlatego że no trudno, żeby ktoś jeszcze rysował nowe obrazki na potrzebę polskiego tłumaczenia, no nie? Jest tego kilka przykładów. Przede wszystkim aspiracja dziecięca w The Sims 4 oraz cecha w The Sims 3 Zostań Gwiazdą, których symbolem jest motyl. Aspiracja nazywa się dusza towarzystwa, a cecha magnetyczna osobowość, bo cecha dusza towarzystwa w Sims 3 już wcześniej istniała. Ten motyl w wersji polskiej totalnie gubi swoje znaczenie, bo po angielsku takie bardzo otwarte i charyzmatyczne osoby określa się mianem social butterfly, czyli coś w stylu motyl towarzystwa. Zaciekawiło mnie pochodzenie tego idiomu, otóż wziął się od wyobrażenia, że jak motyl przelatuje z kwiatka na kwiatek, tak samo ta osoba kręci się od imprezy do imprezy, a na tej imprezie od człowieka do człowieka. To taki ktoś, kogo jest wszędzie pełno i ciągle z kimś gada. U nas z kwiatka na kwiatek bardziej kojarzy się z kimś w rodzaju Dona Lotario, ale po angielsku akurat takiego porównania za bardzo nie ma. Ten motyl nie odnosi się do związków romantycznych jakoś bardzo, tylko zwyczajnej socjalizacji. Cecha nagroda w The Sims 3 o nazwie Zajmujący jest obrazowana ostrym narzędziem. Nie jestem do końca w stanie sprecyzować, jakie dokładnie narzędzie to jest, ale jest tak dlatego, że oryginalna nazwa to Never Dull. Słowo dull, którego przyznaję, nie umiem do końca dobrze wymówić, może oznaczać nudny, ale też tępy, w sensie na przykład noża. Więc jeśli Sim nigdy nie jest dull, to można dać mu symbol czegoś ostrego, bo jest takie podwójne znaczenie. Ta cecha daje możliwość powtarzania w kółko tych samych interakcji bez zanudzania drugiego Sima. W Trójce są dwie rzeczy zwane oportunistą. Jedna to nagroda dająca lepsze rezultaty za wykonywanie okazji, a druga to aspiracja o zobaczeniu ducha bogatego małżonka. Oryginalnie nagroda faktycznie nazywa się opportunistyk, ale pragnienie życiowe to gold digger, bo właśnie tak po angielsku określa się osoby, które biorą ślub dla pieniędzy, albo przynajmniej komuś się tak wydaje. Że są takimi kopaczami złota i wyraźnym symbolem tej aspiracji jest łopata i kopanie dołu, co jeszcze ma chyba dodatkowe znaczenie o pochowaniu partnera, przynajmniej takie mam skojarzenie. No my takiej pięknej nazwy nie mamy, właściwie oportunista to jest najdalej jak możemy się posunąć. A w angielskiej wersji rzeczywiście jest znowu tutaj spójność obrazka z nazwą. Kolejna cecha nagroda, zacięty gimnastyk w The Sims 4. Dzięki niej Sim nie traci higieny podczas ćwiczeń i podnosi mu się zabawa. Symbolizuje ją szczur podnoszący hantel, dlatego że nazwa tej cechy po angielsku to gym rat, czyli szczur siłowniowy. Następna rzecz to cecha z dodatku nie z tego świata do The Sims 3, czyli nocny marek z ikoną sowy. Okej, sowa bardzo kojarzy się z aktywnością w nocy, jednak po angielsku ta cecha nazywa się night owl, czyli sowa występuje w nazwie. Nasz nocny marek bardziej nawiązuje do mary sennej czy pokutującej duszy, która w domyśle pokutuje w nocy. Także tutaj już takie czepianie się trochę z mojej strony, ale chciałam o tym wspomnieć, bo jednak w oryginale zobrazowanie tej cechy jest po prostu dosłowne, a u nas nie. Nocny marek występuje też w The Sims 4 jako, zgadliście, cecha nagroda. To teraz zajmijmy się tym, na co najbardziej czekałam w tym odcinku. Uwaga, to chwilę zajmie.
Wyjęłam sobie z Simpe całą listę nazwisk, które w The Sims 2 są nadawane wygenerowanym Simom i zestawiłam angielską i polską wersję językową. Śmiechom i dokazywaniom nie było końca. Nie chcę was zamęczać dywagowaniem nad tym zbyt długo, zwłaszcza, że macie całą listę na ekranie, ale niektóre pomysły to naprawdę hit. Że Stomple, czy jakkolwiek to się wymawia, przetłumaczono na Stempel, totalnie rozumiem, ale że Johnson to objadek, Jitmakusol, znowu jakkolwiek to się wymawia, to zupka, Carlson to piwko, a Walter to harnaś? Nie mogę tu znaleźć ciągu skojarzeniowego, chyba tłumacze byli po prostu głodni i spragnieni. Ale są takie przypadki, w których ten ciąg widzę, a nadal jest niedorzeczny. Jak wiele tłumaczeń w The Sims 2, już to wiemy. Graham to bułka, bo wiecie, bułka Grahamka. Bardzo dobra swoją drogą. Tay to muszka, bo jest dosyć znany gatunek muchy o nazwie CC. To nazwisko możecie kojarzyć od miastowej Michaliny Muszki, czyli Michelle Tay. Bardzo mi się podoba też, że curtain to ściemniacz, bo curtain, trochę inaczej pisane, to zasłona, zasłony ściemniają pomieszczenie. Ale ciekawi mnie, że nazwisko Ying też zostało tak przetłumaczone, więc mamy dubel w generatorze i niestety jest ich jeszcze kilka. Anderson to bajarz i tego chyba nie muszę wyjaśniać. A Boyle to parzydełko, bo wiecie, Boyle gotować się może oparzyć. Spotkaliście się w ogóle kiedyś z nazwiskiem Uchacha? Bo takie też jest. A po co tłumaczyli nazwisko Rusewicz, tego nie wiem, spokojnie mógł zostać oryginał. To nie Centowski, a właściwie Centałski, który sprawiłby problem przy simach płci żeńskiej ze względu na brak możliwości odmiany przez płeć i trzeba było go zmienić na Grosik. Ryan to szeregowiec, no przecież oczywiste. I można tak jeszcze wymieniać. Ale moje ulubione to McCullough, przetłumaczone na kaszelek, bo chyba skojarzyło się ze słowem cough. I na pewno kojarzycie nazwisko O Matko i żądacie odpowiedzi. To nazwisko to w oryginale Baina, pisane Baena, po prostu chyba przerosło tłumaczy. A oto lista nazwisk, które nie zostały przetłumaczone, czyli w polskiej wersji wygeneruje się po prostu oryginał. Powinien tutaj być też Rusewicz. I faktycznie niektóre z nich niekoniecznie wymagały tłumaczenia, ale Simpson i Turner raczej powinny je dostać w ramach konsekwencji. Analogicznie do metod tłumaczy, Simpson przetłumaczyłabym na Homer, a Turner na krętacz. Na razie przeanalizowałam w generatorze same nazwiska, ale może do imion też kiedyś przejdziemy, chociaż jest ich kilkakrotnie więcej. Dzisiaj sprzedam wam tylko coś, przez co jestem przekonana, że tłumacze byli pewni, że nikt nigdy nie będzie miał dostępu do tych skryptów. Kojarzycie może, że Simowi może wylosować się imię Alphonse? Nigdy nie zgadniecie, jakie imię zostało na to przetłumaczone. Dixon. Przysięgam, że płaczę ze śmiechu nad tym generatorem. Mój chłopak jakiś czas temu zapytał mnie, które tłumaczenie miastowego Sima jest najdurniejsze i to mi przypomniało, że pewnej gwiazdy dwójkowej jeszcze w tej serii nie było. Klucz Bazylii. Jest to miastowy w kwitnących wzgórzach, ale w mojej serii go nie uświadczycie, bo gram na czystej wersji bez oryginalnych miastowych. Proces tłumaczenia jest tutaj bardzo tajemniczy. Chciałabym odnaleźć ten klucz. Bo gdyby ten sim jeszcze jakoś dziwacznie się nazywał, tak żeby można było nawet na siłę uznać, że tłumacze nie wiedzieli, że to jest sim, ale typ ma dosłownie na imię Kevin, a na nazwisko Brutty, więc jeśli wygenerowałby się taki sim, to po polsku nazywałby się Kevin Brutal. Tak imię Kevin nie jest przetłumaczone. Jest w grze podstawowej też miastowa o tym nazwisku i ona ma na nazwisko Brutal. Jest to Monika Brutal, czyli Sandy Brutty. Skąd wzięła się tu Monika? Sandy, piasek, plaża, ratownicy. Monika, dziewczyna ratownika. Ale tłumacze przynajmniej konsekwentnie tak samo przełożyli imię Sandy też w generatorze. Wcale nie było mu 100 razy bliżej do po prostu Sandry. W generatorze imienia Sandra nie ma, a Monika występuje 2 razy. Więc tym bardziej. Co do nazwisk, to jeszcze w The Sims 1 w Abrakadabrowie jest simka sprzątająca, która nazywa się Wędrowna Wierzba. No cóż, przetłumaczenie Wandering Willow na wędrująca wierzba jest w zasadzie dobre, jest dosłowne, tylko że po angielsku Willow występuje też jako imię. Nie mogłam za bardzo dokopać się do etymologii tego wyrażenia, bo jest też gra o nazwie Wandering Willows i było bardzo dużo wyników na ten temat, także jeśli coś wiecie, to koniecznie dajcie znać. Wiem też, że nie jest to gatunek wierzby, więc zastanawiam się, czy jest to jakaś przeróbka Weeping Willow, czyli wierzby płaczącej. A wiecie w ogóle, że wierzba płacząca to mieszanka dwóch gatunków wierzby? A wydawałoby się, że ta najbardziej popularna to taka wierzba matka, no nie?
No w każdym razie trudno powiedzieć, na ile w The Sims 1 było wiadomo, co jest czym i że jakaś nazwa to Sim, a nie drzewo. Ale w perfekcyjnym świecie myślę, że można byłoby to przetłumaczyć na wędrowna Valeria, nadal dosyć roślinnie, trochę gubi tę grę słów z oryginału, no ale czasami grę słów trzeba porzucić, żeby rzeczy miały sens. No i w The Sims 3 w Bridgeport też możemy zobaczyć ciekawe kwiatki, na przykład listonoszkę o nazwisku Przelew Rush. Mówisz, że to listonoszka, a może ona ma na imię Przelew? Przelew Rush to brzmi jak taki przelew, do którego się dopłaca, żeby szybciej doszedł. W oryginale ta simka ma na imię Addison. Po prostu. Ogólnie jeśli chodzi o NPC-ów w tym mieście, to polscy tłumacze ewidentnie zatęsknili za dwójeczką. No dobrze, wróćmy teraz do pojedynczych przykładów błędnych tłumaczeń. W The Sims 1, kiedy robi się późno i opuszcza nas zaproszony gość, to dosłownie czujemy się, jakby nas opuszczał już na zawsze. Mówi: za późno, może jeszcze kiedyś się spotkamy, żegnaj. No dramat. W oryginale ten komunikat to mniej więcej: jest za późno, do zobaczenia kiedy indziej, cześć. Brzmi zdecydowanie lżej. 25 listopada 2022 roku, czyli bardzo niedawno, dowiedziałam się, że w The Sims 2 jest coś takiego jak kolekcjonowanie robaków. Że jest temu poświęcony cały panel, że jest fragment interfejsu specjalnie na to. Są motyle, żuki i pająki. Szanuję, że na Simsłyki pająki są bez obrazków, bo są niepokojąco realistyczne. Musiałby tam totalnie być jakiś trigger warning. Ja na przykład dostałam dreszczy, jak na nie patrzyłam. Merta, ale co to ma wspólnego z tłumaczeniami? Ano to, że jeśli na przykład danego żuka jeszcze nie złapaliśmy, to jest on określony jako nieuchwytny. Może to być mylące, dlatego że gracz mógłby pomyśleć, że może jeszcze nie ma możliwości złapania tego okazu, kiedy chodzi tylko o to, że jeszcze nie został schwytany, nie mamy go w kolekcji. W oryginale to się nazywa uncaught, czyli po prostu niezłapany. W dwójkowym katalogu mebli, posortowanym według pomieszczeń, gabinet został nazwany nauką, a to wszystko przez słowo study. I podobny problem, ale dużo ciekawszy, występuje, kiedy kot użyje tej zabawki z kocimiętką i dostaje głupawki. Może wtedy wykonać interakcję o nazwie lot nietoperza. No to nieźle się tej kocimiętki nawdychał, no nie? Otóż nie, interakcja bat fly powinna być tutaj zrozumiana jako pacnij muchę, bo słowo bat to może być nietoperz, ale też pałka, albo jako czasownik właśnie pacnąć, walnąć. A fly to latać, ale też mucha. Więc jak zwykle wieloznaczność angielskich wyrazów jest największym wrogiem tłumaczy, plus też brak w tych komunikatach rodzajników takich jak a czy de. Bo czasami nie wiadomo, czy to jest normalne zdanie z orzeczeniem, czy po prostu jakiś zlepek przymiotnika z rzeczownikiem. W ogóle ten screen z kotem nadesłany przez Wiskę wygląda jak taki mem z interakcjami z Simsów. Brakuje tam tylko biegaj jak opętany o 3 w nocy. A może tak tłumacze rozumieli ten lot nietoperza? Kiedy umiera Sim, to zwierzaki mocno na to reagują, na przykład pies miałczy głośno. Tak jest. W oryginale ta interakcja jest uniwersalna dla psów i kotów i nazywa się po prostu yowl, czyli wyj. A przetłumaczona została tak, jakby chodziło tylko o koty. Jeśli chodzi o zwierzaki w The Sims 3, to też jest tam parę rzeczy. Wydaje się, że tłumacze nie mogli się zdecydować, jak nazwać zwierzaka w podeszłym wieku. Raz to staruszek, innym razem emeryt. A pracę zwierzaki mogą mieć tylko w The Sims 2, więc o jakiej, przepraszam, emeryturze tutaj mówimy? Właściwie staruszek by jak najbardziej wystarczyło jako tłumaczenie słowa elder, ale nie oceniajmy od razu, bo może są jakieś elementy nazywania zwierzaków, które czerpią z określeń na Sima, u którego występuje wyłącznie słowo emeryt. Podobną sytuację możemy zaobserwować, kiedy Sim czyta gazetę. Może wyskoczyć wtedy powiadomienie, że w innej rodzinie urodziło się 3,5-kilogramowe dziecko o imieniu przypominającym bardziej nazwę pupila, na przykład orzeszek. Bo tak tu chodzi o zwierzaka. W grze podstawowej to powiadomienie dotyczy wyłącznie dzieci, simowych noworodków, ale potem użyto go też w kontekście kociąt, szczeniąt i źrebiąt, jako że w wersji angielskiej nie ma tam żadnej wzmianki o wadze, więc powiadomienie jest w miarę uniwersalne, chociaż nie jestem pewna, czy bouncing baby boy to adekwatne określenie dla kota. Także twórcy też mogli trochę leniwie do tego podejść, ale 3,5 kg to wymysł tłumacza, który do zwierząt po prostu przestał pasować, o wiele bardziej niż ten oryginalny komunikat. Dla nowo narodzonego kota i psa 3,5 kg to zdecydowanie za dużo, a w przypadku źrebaka jakieś 15 razy za mało. Podobno przeciętny koński noworodek waży tyle co ja, czyli około 50 kg. No bydlak!
Kiedy prowadzimy hotel, w dodatku Rajska Wyspa, możemy zauważyć, że godziny zmian pracowników są jakieś pogmatwane. Od 17 do 1 to noc, a od 1 do 9 to wieczór. Okej? Wiecie, dlaczego tak jest? Rzeczywiście wieczorna zmiana jest określona jako night, ale nocna zmiana to graveyard, czyli zmiana cmentarna, powiedzmy. Night shift to zmiana, która kończy się w godzinach typowo nocnych, ale zaczyna raczej po południu albo bardzo wczesnym wieczorem. A graveyard shift to zmiana zaczynająca się już w nocy i kończąca rano. Więc jeśli mielibyśmy porównać to do czegoś, co znamy, to taka typowa 12-godzinna zmiana nocna na recepcji w hotelu od 20 do 8 byłaby raczej określona jako graveyard shift, bo przepracowuje się calusieńką noc. Nawet bez wglądu w oryginał wiemy, że zmiany wieczorna i nocna powinny w polskiej wersji zostać zamienione, ale oryginał jeszcze to potwierdza. I tylko tak sobie myślę, że Rajska Wyspa wyszła w 2013 roku i naprawdę można było graveyard shift na szybko sprawdzić w internecie, co to dokładnie znaczy. A nie strzelać, że chodzi o wieczór. W store do trójki możemy kupić taki fotel, który się nazywa masażysta stopami i tak zgadliście, ten fotel służy do masażu stóp. Nie stopami. W sumie dobrze, że nie wyszła z tego wiadomość stopami, bo w przypadku lokaja masującego naszego sima interakcja nazywa się otrzymać wiadomość od lokaja. Message i massage rzeczywiście można łatwo pomylić, to tylko jedna literka. Przynajmniej w wymowie znacznie się różnią. W The Sims 4 występują interakcje takie jak baw się z, czy poproś o huśtanie się z. To z jest chamską kalką angielskiego słowa with, które w tych wyrażeniach musi występować, bo tak po prostu działa ten język. Ale u nas z nie jest tam potrzebne, brzmi bardzo nienaturalnie nawet. Trzeba raczej zmienić formę na pasującą do kontekstu. W przypadku krowokwiata wystarczyłoby baw się, a na huśtawce mogłoby być poproś o wspólne huśtanie się albo poproś o huśtanie się razem. Simowie mogą wykonać na zwierzętach interakcję polisz po twarzy, której nazwa sugeruje, że to sim będzie lizał zwierzaka. I jeszcze niewykluczone, że ta interakcja występuje wyłącznie, kiedy sim jest na przykład miłośnikiem kotów, także no naprawdę miłośnik. W oryginale jest pozwól polizać się po twarzy i po polsku też tak to powinno wyglądać. Mam pewne podejrzenie, że w polskiej wersji czwórki jest już jakiś zaczątek aktualizacji z zaimkami, której oficjalnie jeszcze nie ma i jest on po prostu schowany gdzieś głęboko w plikach. Można to wywnioskować po tym, że niektóre słowa w komunikatach zawierają dwie końcówki odmiany przez osoby. I nie ma tam nawet żadnych tych takich z nawiasami F0, M0, coś tam, bo jakby w skryptach te oznaczenia tak wyglądają i trzeba to odpowiednio zrobić, tylko po prostu jest na przykład zrobiliły. Niewykluczone, że nie można było tego obejść, w końcu twórcy gry mogli jeszcze nie do końca dostosować te aktualizacje do wszystkich języków, zwłaszcza tak mocno fleksyjnych jak polski. W ogóle zrobienie tej aktualizacji w polskiej wersji to będzie największe wyzwanie w historii tłumaczeń gier chyba. W poprzednim odcinku zrobiłam cały pokaz slajdów, różnych literówek i pomylonych płci, ale w tym mam właściwie tylko jeden przykład. Szczerze, jak mi o tym piszecie i wysyłacie jakieś screeny czy zdjęcia, to nawet nie chcę się tego zapisywać, bo to są takie pierdoły, że już dajmy sobie spokój. Szczególnie pomylone płcie to już tak nagminny i całkowicie zrozumiały błąd, że nie będę się już nad tym pochylać. Ten jeden jedyny przykład, jaki mam, to właściwie taki mały błąd ortograficzny, który występuje w wiejskiej sielance. Jedną z interakcji, jaką możemy zrobić z lamą, jest poskarż się lamię na życie. Lamię to ja w gry. I w domyślną kamerę Sims 4 oczywiście. No niestety już tak mamy w tym naszym polskim języku, że tam gdzie powinniśmy napisać ę na końcu wyrazu, nie robimy tego, a tam gdzie ę nie powinno wystąpić, nagle je stawiamy. I na sam koniec jeszcze powiem wam o niedawnym wywiadzie z tłumaczem Simsów, który odbył się na Polsat Games i jest na YouTubie jego mały fragment. Cała rozmowa trwa 40 minut, a o tłumaczeniach jest wspomniane tylko przez chwilę, właściwie ten fragment na YouTubie to prawie wszystko. Ponoć pan Bonikowski tłumaczył serię The Sims od ostatniego dodatku jedynki aż po początki czwórki i zastanawia mnie pewna rzecz. Czy ktoś naprawdę był tak odważny, żeby do przetłumaczenia tak potężnej gry zatrudnić jedną osobę? Ja zawsze w tej serii odnosiłam się do tłumaczy w liczbie mnogiej, bo zawsze uważałam, że na pewno jest ich więcej niż jeden.
Ale może jednak nie. To z jednej strony wyjaśnia bardzo dużo w kwestii niekończącej się listy błędów, ale z drugiej strony tym bardziej nie rozumiem, dlaczego niektóre błędy powracały już po poprawieniu, jak hamburger z serem, bo wydawałoby się, że takie rzeczy wynikają po prostu z jakiegoś braku komunikacji między tłumaczami, czy z tego, że zmieniał się tłumacz między grami i tak dalej, a okazuje się, że niekoniecznie. Bardzo z tego wywiadu wybrzmiewa sugestia, że ten tłumacz był faktycznie jeden, ale może to błędna interpretacja, może było ich jednak więcej. A i koniecznie muszę wam powiedzieć o tym, jak bardzo telewizja nie potrafi kredytować nikogo, a szczególnie internetu, bo w tym wywiadzie w tle jest pokazane intro The Sims 2, ale wystarczyło mi półtorej sekundy, żeby zauważyć, że to nie jest Electronic Arts, mimo że tak jest podpisane. Tylko to jest remaster takiego jednego kolesia na YouTubie, który odtworzył wszystkie te sceny jeszcze raz w grze i to zmontował. Nawet nie, że poprawiona wersja HD, tylko dosłownie koleś siedział nad tym godzinami i odtworzył to klatka po klatce, tworząc tych wszystkich simów i te wszystkie animacje i tak dalej. Więc no po prostu wow, dzięki. I to tyle. Mam wrażenie, że ten odcinek chyba był dosyć długi w porównaniu do innych, a nadal mam jeszcze w zanadrzu parę rzeczy na następny. Także zapraszam jakby co do posta o tłumaczeniach na grupie. Jeśli wyhaczyliście coś, czego nie było w poprzednich odcinkach, ale wiecie, pokryliśmy już bardzo dużo tych błędów. Nawet pod tym postem ostatnio już się zdarzały powtórki. No i pewnie następny odcinek będzie gdzieś w 2023. Jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, i widzimy się w następnym. Pa!